Cześć! Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o plusach i minusach naszego pobytu na Teneryfie. Pobyt już zakończyliśmy, spędziliśmy tam 2 tygodnie, w 2 różnych miastach byliśmy, w Los Cristianos 6 dni, a później w Los Gigantes około tygodnia. Także zapraszam do oglądania. Pierwszym plusem będzie na pewno jedzenie. Jedzenie nam bardzo smakowało. W ogóle jadąc, lecąc na wyspę, spodziewaliśmy się, że jedzenie będzie no, takie zwykłe, takie sobie, tym bardziej, że to też jest Hiszpania, gdzie byliśmy już na kontynentalnej Hiszpanii czy na Majorce i jakoś nie znaleźliśmy tam nic takiego, co by nas jakoś szczególnie urzekło do jedzenia. Tak też na Teneryfie. Powiem Wam, że wszystko nam smakowało, naprawdę. Zwykłe jedzenie, nawet takie sklepowe, było wyjątkowo smacznie. W Los Cristianos znaleźliśmy fajne knajpy, gdzie jedliśmy pyszne owoce morza, pyszną baraninę. W ogóle no, wino też było bardzo dobre. Czy nawet takie zwykłe jedzenie, które kupowaliśmy w sklepie, było bardzo smaczne. Były super owoce, banany to chyba najlepsze, jakie w życiu jadłam w ogóle. No, nie spodziewałam się, że to jedzenie tutaj na Teneryfie będzie takie smaczne, miało w sobie bardzo dużo smaku i w ogóle było świeże, fajne, no, no super. Dla mnie to było ogromne zaskoczenie, chyba największy plus tej Teneryfy to, że to jedzenie było takie dobre. Bardzo nam smakowała również ta kawa Barakito, jest to właśnie taka kawa z Teneryfy, którą wszyscy polecali. Składa się na nią kawa, mleko skondensowane, słodzone, likier taki specjalny, pomarańczowy, trochę cynamonu i spienione mleko, gdzie to się wszystko wymieszało. Było bardzo słodkie, ale też bardzo smaczne. Szczególnie smakowało nam to w Los Gigantes, w kawiarni, gdzie nazywało się to Saperoco. A Barakito w karcie to była taka sama kawa, tylko że bez tego likieru, czyli bez alkoholu. Nie wiem czemu to się w jednym mieście, czyli w Los Cristianos, nazywało Barakito z alkoholem, a w innym mieście Los Gigantes Saperoco bez alkoholu. Znaczy nie, Saperoco z alkoholem, a Barakito się nazywało bez alkoholu. Może wiecie, dajcie mi znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy jedzeniu, to też bardzo dobre były takie słodkie ciastka, czy chociażby jakieś rogaliki, które kupowaliśmy w zwykłym sklepie spożywczym Mercadona, czy też właśnie w jakiejś kawiarni. Były takie fajne desery ze świeżymi owocami, z truskawkami, takie jogurtowe, czy jakieś różne inne. Do tego właśnie pyszna kawka, także super. Jedliśmy również churrosy, które mi nie za bardzo podeszły. Były to takie tłuste pączki, można powiedzieć. Może gdzieś na pewno można zjeść lepsze. Te nasze były kiepskie, ale ta kawa też tam nie była najlepsza, także może tu chodziło o miejsce. Do plusów oczywiście możemy też zaliczyć to, że na Teneryfie jest przepięknie. Naprawdę oko ciężko nacieszyć, bo gdzie się nie pojedzie, gdzie się nie obejrzy, są przepiękne krajobrazy. Jest taki zupełnie inny widok niż widzimy to w Europie. Są czarne plaże, piasek jest czarny, taki powulkaniczny. Czy nawet właśnie wulkan Teide, sam wjazd na ten wulkan, nawet bez jechania tą kolejką, jest bardzo piękny i to jest zupełnie coś innego. Jadąc mijamy lawę, która jest zastygnięta. Jest to takie czarne pola po prostu lawy. Robi to ogromne wrażenie. Jest to bardzo ciekawe i no i fajne. Jest bardzo dużo gór. Jak się gdzieś jedzie samochodem czy autobusem, są piękne widoki, także krajobraz jest pięknie, jest też ciepło. No to jest kolejny plus, niezaprzeczalny, jest u nas w Polsce, jest teraz zima. My byliśmy tam w styczniu, w połowie stycznia, a było około 22-23 stopnie. Mieliśmy hotel z podgrzewanym basenem, gdzie mogliśmy się kąpać. Także no super sprawa, słoneczko świeciło, także to jest chyba jedyne miejsce w Europie, gdzie naprawdę w zimie jest tak ciepło.
Do plusów zaliczymy też to, że w Los Gigantes znaleźliśmy super miejsce z minigolfem. Jest to taka rozrywka chyba popularna wśród Brytyjczyków, których jest bardzo dużo na wyspie. My też bardzo lubimy, szczególnie Czesio, bardzo lubi minigolfa, także dzięki temu mogliśmy świetnie spędzić sobie czas. Ogromnym plusem Teneryfy na pewno będzie to, że jest bardzo dużo miejsc do odwiedzenia. Są potworzone różne parki, różne jakieś właśnie plantacje bananów z restauracją, czy takie uzdrowiska dla koni, czy miejsca, gdzie są wielbłądy, czy właśnie Loro Park, czy Monkey Park, czy różne inne miejsca. Można też na trekking sporo chodzić, można pojechać na wulkan, także miejsc do odwiedzenia jest bardzo dużo. Nie sposób się tam nudzić, bo można codziennie zmieniać miejsce. Każde plaże wyglądają troszeczkę też inaczej. Fajne na Teneryfie jest też to, że bardzo dobrze działa komunikacja miejska. My jechaliśmy z Los Cristianos do Los Gigantes autobusem. Co prawda zajęło nam to ze 2 godziny, bo wjeżdżaliśmy do różnych miast, miasteczek i tylko wjeżdżaliśmy po to, żeby kogoś zabrać i wyjeżdżaliśmy. Także normalnie samochodem pewnie z pół godziny się jedzie, my jechaliśmy ze 2 godziny, ale są bardzo wygodne autobusy, to są takie autokary, można powiedzieć, przerobione na autobusy, także miejsca są bardzo miękkie, wygodne. No i płaciliśmy chyba 10 euro za ten przejazd, także też nie jest najgorzej. Wiele miejsc można dojechać autobusem, więc zawsze warto sprawdzić, może nie będzie takiej potrzeby wypożyczania samochodu, bo na pewno z miejscami parkingowymi nie jest najlepiej na Teneryfie. Takim typowym, tradycyjnym wyrobem na Teneryfie jest wino afrutado. To jest takie wino zrobione z owoców, jest bardzo dobre, półsłodkie, także jeżeli ktoś lubi takie słodsze wina, to bardzo polecam właśnie takie na przykład z Lidla z żyrafą, które nam bardzo zasmakowało. No i ogólnie w knajpach też takie są dostępne, takie domowe wina właśnie afrutado, także bardzo dobre, polecamy. Na pewno plusem będzie to, że jest tam Lidl, który zawsze ma troszeczkę korzystniejsze ceny niż właśnie jakaś Mercadona, chociaż to też nie jest taki pewniak, warto to porównać, sprawdzić. Jednak w Lidlu przynajmniej mamy pewność, że wszystko co chcemy dostaniemy, no i też jako tako znamy ten sklep, także to na pewno będzie na plus. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o plusy, na pewno jeszcze jest ich sporo, takie mi właśnie przychodzą do głowy. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, nie będzie ich dużo, bo naprawdę bardzo mi się tam podobało, w ogóle nam się tam bardzo podobało. Jednak jeżeli już miałabym się do czegoś przyczepić, no to na pewno ukształtowanie terenu, które jest mocno górzyste, przy takim podróżowaniu z dziećmi może być męczące, bo jest dużo gór, wzgórz, schodów, także będąc czy wózkiem, czy jeszcze takie dzieci, które nie do końca chcą za dużo chodzić, mogą troszeczkę marudzić. To na przykład też w Los Gigantes było mocno górzyście. Był tam piękny, naturalny basen na samym dole, że tak powiem. Mogliśmy popatrzeć na niego tylko z góry, bo dzieciaki nie chciały tam iść, to się szło schodami. Także może następnym razem, więc to zaliczam do jakichś tam minusów. Kolejnym i ostatnim moim minusem będzie to, że są tam drogie noclegi. Szukaliśmy na Bookingu, naprawdę bardzo ciężko nam było znaleźć coś w takiej rozsądnej cenie. Ceny naprawdę są z kosmosu, bym powiedziała, czy na Bookingu, czy na Airbnb. Po prostu jest bardzo drogie, za to co się wynajmuje, to się nie zawsze, że tak powiem, opłaca. No i czy lepszy standard, czy gorszy standard, wszystko jest strasznie drogie. Także to jest na minus. Oczywiście ja to doskonale rozumiem, jest bardzo dużo chętnych, bardzo dużo turystów. Także to i tak się wynajmie, mimo że ja tu sobie narzekam. Ale jednak porównując inne kraje, no to naprawdę tam są strasznie drogie te noclegi. To są moje wszystkie plusy i minusy, które przychodzą mi na tą chwilę. Za chwilę jeszcze tutaj Czesiek opowie o naszych kosztach, o tym ile wydaliśmy będąc na Teneryfie, także zapraszam Cześka. Siemanko, tak jak Ewelina wspomniała, ja opowiem o kosztach. No i pewnie tak jak wspomniała, najdroższe były oczywiście noclegi, będę się wspomagał swoimi notatkami na telefonie.
Za hotele zapłaciliśmy 5650 zł. Byliśmy tam 13 nocy, byliśmy w dwóch różnych miejscach. W pierwszym miejscu w Los Cristianos 6 nocy, w Los Gigantes 7 nocy. Czyli to nam wyszło 435 zł za noc, za takie, no za apartamenty nazwijmy to. Najpierw było mieszkanie, później apartament, to możecie zobaczyć w innych naszych filmach, bo z tych miejsc filmy są już dostępne online. Także no uważam, że to dużo, nie? Generalnie bez wyżywienia i bez niczego, no ale cóż, no takie tam są ceny, my też trochę się zgapiliśmy, bo jak kupiliśmy bilety, to na Bookingu było dostępne, nie wiem, 50% tych noclegów, no i rzeczywiście było w czym wybierać i w sumie to tak zobaczyliśmy i olaliśmy, nie? Weszliśmy później, półtora miesiąca, gdzieś w grudniu, weszliśmy tam, patrzymy, 95% zajęte na Bookingu i no wybieraliśmy już tylko z tego, co było, także nie mogliśmy wybrzydzać, że tak powiem, i sobie wybierać czego chcemy, także miejcie to na uwadze, rezerwując noclegi na Teneryfie, że może warto zrobić to jednak dużo wcześniej. To był nasz też pierwszy pobyt na Teneryfie, dlatego w sumie tak w ciemno trochę, można powiedzieć, jechaliśmy, nie wiedzieliśmy do końca, co nas czeka na miejscu. No teraz już byśmy, myślę, rozważniej to zrobili, rozsądniej szukalibyśmy też na pewno na grupach facebookowych, tam wiele osób oferuje noclegi, także jest to na pewno potencjał. Dobra, następnym, znaczy właściwie poprzednim, można być pierwszym naszym kosztem były samoloty, no tylko że my akurat przylecieliśmy, można powiedzieć, tylko w pierwszą stronę na Teneryfę, ale powiedzmy, że policzę, tak jakbyśmy, pomnożę to przez raz dwa i dodam jeszcze trochę zapasu i powiem wam, za samolot zapłaciliśmy, można powiedzieć, 280 euro, czyli to jest 1316 zł w dwie strony. Lecieliśmy tylko z plecakami, to jest ważne. I ze względu na to, że lecieliśmy tylko z plecakami, czyli bagażem podręcznym, no to szukaliśmy też apartamentów z pralkami, nie? Bo to jest taka ważna kwestia, że jeżeli możemy mieć mało ciuchów, ale musimy mieć wtedy pralkę, żeby sobie na bieżąco prać te ciuchy. Także tak to wygląda, to wyszło u nas 329 zł na osobę w dwie strony, można powiedzieć, jeżeli byśmy wracali za podobną cenę z Teneryfy. Będziemy wracać z Madery, no i właśnie tyle mniej więcej to kosztowało. Dobra, jeżeli chodzi o jedzenie, knajpy, zakupy, no to byliśmy w restauracjach chyba raz, dwa, cztery albo pięć razy. Mniej więcej coś takiego, 4 albo 5 przez ten czas, tak na obiad, taki większy obiad, no i na to wydaliśmy w sumie na całe jedzenie i zakupy 3150 zł na te dwa tygodnie. Powiem szczerze, no tak ani mało, ani dużo, no to tak myślę, to akurat jest optymalnie, nie? Ale jedzenie generalnie w restauracjach w większości było bardzo dobre, nie? Szczególnie ta baranina, owoce morza, także to nie ma czego żałować, że tak powiem. Transport, no i wynajem samochodu, jakieś 600 zł już z paliwem i jeszcze autobusami trochę jeździliśmy, także tam pewnie będzie, nie wiem, ze 150-200 zł. Atrakcje, byliśmy w Monkey Parku, w Loro Parku i z Czesiem wjechałem na Vulcan Teide kolejką, więc w sumie na to 750 zł. No i to oznacza, że na te 13 nocy, na te 14 dni powiedzmy pobytu na Teneryfie wydaliśmy w sumie jakieś 11 600 zł. Czy dużo, czy mało, jak na dwa tygodnie, to już musisz sobie odpowiedzieć na to sami. To na tak naprawdę na osobę wychodzi nam jak około 2900 zł, tak? Na dwutygodniowy wyjazd na Teneryfę w okresie ferii, powiedzmy, nie? Więc jeżeli mielibyście właśnie taki pomysł, żeby jechać na ferie na Teneryfę, to mniej więcej takie są koszty takiego mieszanego wypoczynku, bo trochę byliśmy na plaży, trochę zwiedzaliśmy, trochę zaliczyliśmy atrakcji, mieliśmy też samochód na te dwa dni, także musicie takie brać pod uwagę koszty. Myślę, że będzie drożej, nie? Że za rok będzie drożej, także sami zobaczycie, jak będziecie planować. No i to wszystko, no podsumowując, uważamy, że to... Myśleliśmy, że wydamy trochę mniej, te noclegi nas trochę zaskoczyły, no ale cóż, takie jest życie, takie koszty ponieśliśmy i tyle. Także dzięki, że oglądaliście ten odcinek, jeżeli wam się podobał, pamiętajcie o kliknięciu przycisku subskrybuj pod tym filmem i dzwoneczka. Trzymajcie się, cześć, hej, pozdrawiam.